I cześć wszystkim ponownie z tej strony Z, wasz komentator. Witam was na Best of Three pomiędzy dwoma bardzo fajnymi graczami. Jest to turniej kwalifikacyjny numer 2 do sierpniowego Premium Go for ST2, w którym można wygrać, jeśli dobrze kojarzę, 500 euro, więc stawka jest dosyć wysoka, żeby dostać się tutaj do tego turnieju. Dwóch najlepszych graczy przechodzi dalej i jeśli dobrze kojarzę, jest to właśnie jeden z tych półfinałów, w których jeden z tych graczy przejdzie dalej. Mausmana, który znajduje się tutaj na dole Terminusa, gra oczywiście niebieskim Protosem. Jego przeciwnik to Rasowy, który tutaj jest jako czerwony teran, więc my będziemy mieli klasyczne red versus blue i oczywiście teran kontra protoss matchup, który może być bardzo interesujący. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości. Mamy wejścia w archony, mamy także tutaj jakieś działania kolosusami, jakieś dywersje, dropy i inne cudawianki. I może będziemy widzieć to w tej grze, zaraz to zresztą zobaczymy. Pierwsza rzecz, którą może ci, którzy nie grają zbyt wiele w StarCrafta, zauważą, jest to, że żaden z tych graczy nie walluje swojej rampy. Dlaczego jest to takie, można powiedzieć, dosyć ważne w PvZ, czyli w matchupie Protoss kontra Terran? I chciałem powiedzieć PvT, powiedziałem PvZ oczywiście. Nie jestem jednakże lepszy od jakiejś dziewczyny, która chyba komentowała finały NASL czy coś takiego i wymyśliła matchup PvG. Nie wiem, czym jest G. Nie wiem za bardzo, co to za rasa. W każdym razie, nie można tutaj za bardzo wallować rampy, ponieważ te Protoss posiada Stalkery, które są jednostkami zasięgowymi, one posiadają zasięg 6. No i także Terran, w zasadzie wszystkie jednostki Terrana mają jakiś zasięg oprócz SCV-ów, więc budowanie budynków na rampie po prostu narażałoby je na dosyć duże obrażenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o Protossa, ponieważ Terran może chociażby tutaj te supplye zrzucić w dół, no i chodzić po nich, więc tutaj akurat miałby jakieś szanse na bronienie się mniej więcej w tym miejscu. Rasowy posiada już swój command center, który morfuje w orbital command, także pierwszy marine. Zaraz zobaczymy, czy będzie tutaj jakiś tech lab. Mam wrażenie, że coś tutaj zostanie za chwilę postawione, oczywiście pewny być nie mogę. Mana tymczasem posiada już gate'a, buduje cybernetic score i czyżby zbierał na od razu na Stalkera, za chwilę to zobaczymy. Nie zdziwiłbym się, gdyby któryś z tych graczy zdecydował się na dosyć szybką XP. I mamy tutaj Tech Lab, tak jak mówiłem. Gdyby zdecydował się któryś z nich na jakąś dosyć szybką XP, ze względu na to, że Terminus jest dosyć dużą mapą, no i mamy tutaj już skautowanie od którejś minuty. Żaden z tych graczy jeszcze nie zeskautował po poprawnej pozycji, jak już to zresztą zauważyliście. I wygląda na to, że nie ma, ona będzie starał się tutaj skautować. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Rasowego? Rasowy posiada już prawie 400 minerałów, więc jednak będzie to One Rax Expand. Prawie 400 minerałów zostało już tutaj zaoszczędzone. No i pytanie brzmi właśnie, co zrobić z tym pierwszym Reaperem? Ten pierwszy Reaper zapewne będzie służył tutaj do skautu. Mamy także już Stalkera, który tutaj pomoże w anulowaniu jakiegokolwiek skauta, jeśli chodzi o tego SCV-a. No i w tym momencie ten SCV zostaje zniszczony. Wygląda na to, że Mana także będzie decydował się na ekspansję. Posiada 450 minerałów już. I podczas gdy u Rasowego buduje się pierwszy, drugi można powiedzieć command center oraz pierwszy bunkier. Jak na razie nie widzimy żadnych innych budynków. Dwa dodatkowe baraki zapewne zostaną postawione, jeden z nich właśnie jest budowany. Jak to wygląda u Many? Mamy dodatkowy gate. Pytanie brzmi, czy razem z tą ekspansją zdecyduje się na bardzo mocny six gate plus one push. Jak na razie mamy dwa dodatkowe gateway'e, także tutaj drugi asymilator jest budowany. I szczerze powiedziawszy, myślę, że mógłby to być nawet dosyć dobry pomysł. Six gate połączony może z taką dosyć delikatnym techowaniem, z taką pewną nieśmiałością, można by powiedzieć, mógłby być tutaj bardzo skuteczny. Rasowy buduje jak na razie dwa dodatkowe baraki i to jest także standardowa kolej rzeczy, jeśli chodzi o tą szybką ekspansję. Budując te dwa dodatkowe baraki, zapewnia sobie stały przychód kolejnych jednostek bojowych. Ma tutaj już budujące się pierwsze marudery i wygląda na to, że ma także supply bloka, co nie powinno się zdarzyć. Transfer SCV właśnie w tym momencie następuje. Nie widzimy tutaj nic innego oprócz wymyślającego się steampacka. I jednak po tych trzech gate'ach został tutaj zarzucony do przodu Robotics Facility. To jest dosyć interesujący wybór. Mamy tutaj coś w rodzaju, i ja nie wiem, czy słyszycie te syreny za oknem. I wygląda na to, że mamy tutaj także Robotics Facility, który właśnie w tym momencie jest budowany, co jest także bardzo fajne. Fabryka u Rasowego. Cóż, szczerze powiedziawszy, podoba mi się to, że
Obaj gracze tutaj tak troszeczkę zdecydowali się na jakieś wejście w techa. Mausmana będzie oczywiście posiadał swojego pierwszego obserwera, a nie znawszy zamiarów swojego przeciwnika ani w, no w zasadzie ani troszeczkę, ponieważ nie widzi tutaj co się dzieje w jego bazie. Ten pierwszy obserwer jest bardzo dobrym pomysłem. Jak tutaj wygląda sprawa, jeśli chodzi o gate? Dwa dodatkowe są budowane, więc 5 gate robo. Myślę, że dodatkowy gateway, jeszcze jeden mógłby tutaj spokojnie, mógłby spokojnie sobie na coś takiego pozwolić, zwłaszcza, że buduje troszeczkę sentry, a te jednostki nie kosztują zbyt wielkiej ilości minerałów. Tymczasem jest starport, jest reaktor, jest impreza i rasowy zapewne za chwilę dobuduje z 2 lub 3 kolejne baraki lub jeden barak i jedną dodatkową fabrykę. Mam wrażenie, że coś takiego będzie tutaj miało miejsce, jednakże za chwilę przekonamy się, co tutaj rasowy wymyśli. Kolejne muły oczywiście są rzucane. Obaj gracze idą w łeb. 58 kontra 53, jak na razie nie widać dodatkowych gatewayów. Co zrobi tym razem Mana? Czy będą to kolosusy? Jak na razie nie widać tutaj nic. Nie widać także dodatkowego gejzera, więc szczerze powiedziawszy, no nie wiem, czy te kolosy jeszcze przez chwilę będziemy tutaj widzieć. Czy będzie decydował się na jakąś agresję? Zaraz to zobaczymy. Mausmana jest o 7 limitu do przodu, no ale to oczywiście jeszcze nic nie znaczy. Tymczasem mamy już starport, z którego jak na razie nic nie jest budowane. Plus 1 oraz concussive shells tymczasem. Te dwa upgrade'y bardzo ważne. Chciałoby się jeszcze tutaj zobaczyć combat shields, ale jak na razie tego upgrade'u nie widzimy. Dwa kolejne mediwaki, tymczasem u Mausmany budowany jest podwójny forge. Upgrade'y chyba także będą tutaj brane pod uwagę, jeśli chodzi o Mausmanę. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi tutaj o PVT, ponieważ te upgrade'y świetnie działają przeciwko jednostkom terańskim, zwłaszcza jeśli chodzi o Immortale, zwłaszcza jeśli chodzi o kolosusy. Te dwie jednostki naprawdę zadają tutaj ogromne obrażenia. Tymczasem mamy Twilight Council, czy będą to High Templary? Zaraz zobaczymy, czy może będą to Darki, czy może będą to Blinkstalkery. To także może być dosyć dobry powód. Tymczasem, czy rasowy zauważy swoją tego obserwera, który tutaj stoi, wygląda na to, że nie. Oczywiście Mana widział wszystko, co zostało tutaj wykonane. Mamy tutaj także drugiego obserwera, który patrzy na wszystkie jednostki, na budynki produkcyjne i może od razu powiedzieć, co jest budowane, jaka jest konfiguracja tych wszystkich budynków, a to jest bardzo, bardzo ważne. Mana tymczasem traci jeden ze swoich pylonów, także wychodzi tutaj do przodu. Zaraz zobaczymy, czy jeśli rzuci dobre force fieldy, to może wyglądać to naprawdę bardzo źle. Te dwa troszeczkę tutaj zniechęciły rasowego do wykonywania jakichkolwiek ataków. Steampunk oczywiście jest skończony i także plus jeden oraz combat shields. I to może być bardzo dobry moment na atak. Jednostki będą o wiele wytrzymalsze, jeśli chodzi o mariny, oraz będą zadawały o wiele większe obrażenia. 5 gate'ów, podwójny forge, co tym razem 2 pylony i jak na razie nic innego. Czy jest tutaj budowane cokolwiek? Nie, ale jest upgrade dla charge lotów i mam wrażenie, że za chwilę zobaczymy tutaj Templar Archives. Jeśli wymyślane są charge loty, to wygląda na to, że będziemy widzieć ich jakąś zwiększoną ilość, a w momencie, w którym jest tego dosyć duża ilość tego gazu, no to może będziemy widzieć także Archony. Zwłaszcza, że Mana decyduje się na kolejną ekspansję. Nie widzimy chyba tego u rasowego, który cały czas posiada jedynie 2 budynki produkcyjne. Czy Mana widzi ten Ghost Academy? Widzi, jest tu wymyślany Mobius Reactor. Ghosty będą miały o wiele więcej energii. Jak na razie jednak nie widać żadnego z nich. Tymczasem ma miejsce kolejny atak. Rasowy wyskakuje tutaj do przodu. Mały kontyngent marinów oraz maruderów wspomagany mediwakami wyskakuje do przodu oraz cofa się. Charge jeszcze nie jest zakończony i to może być dobry moment, żeby zaatakować. Chociaż szczerze powiedziawszy, rasowy nie posiada zbyt wielkiej armii. A są tutaj także, jest tutaj także 5 sentry. No i Guardian Shield oraz Force Fieldy będą działać tutaj bardzo dobrze. Dwa pierwsze ghosty właśnie w tym momencie są budowane, także jest tutaj upgrade plus 1. Także Mana jest już upgrade'owany na plus 1, plus 1, plus 2 właśnie jest wymyślane. Transfer probówek do tego trzeciego Nexusa, no i kolejny asymilator może nam sugerować, że jednak będziemy widzieć tutaj Templary, zwłaszcza, że Templar Archive zostało wybudowane. 7, aż 7 gatewayów znajduje się już w grze. Jak szczerze powiedziawszy, rasowy zaczyna może tutaj troszeczkę lagować, on nie ma zbyt dużej ilości baraków. Także nie buduje tutaj nic innego oprócz tych marinów oraz maruderów. No i starport także troszeczkę nam tutaj ucichł. Dopiero teraz 3 kolejne baraki są rzucane, ale wygląda na to, że w tym momencie Mana wyskakuje tutaj do przodu. Czy ma jakiekolwiek
Templary, wygląda na to, że jeszcze nie jest tutaj rzucony steampack, który odgoni wszystkie te jednostki, ale zaraz zobaczymy, czy będą miały tutaj miejsce jakieś epickie force fieldy, wygląda na to, że nie. Pierwszy Archon zdradza tutaj Rasowemu, że jego przeciwnik posiada w tym momencie Archon i mam tutaj miejsce kolejny steampack, ale świetny force field powoduje, że te jednostki nie mają za bardzo jak się wycofać, ale chwila moment nie ma tutaj już żadnych zelotów i wygląda na to, że Domana jest w bardzo złej sytuacji, rzuca tutaj kolejne force fieldy, ale jego armia jest niszczona bardzo, ale to bardzo szybko, zwłaszcza, że Teran jest wspomagany tutaj medivacami, no i niestety ten Guardian Shield nie pomógł, zeloty z Charger nie pomogły. Zaraz zobaczymy, czy pomoże tutaj Storm, który w ogóle nie jest nawet jeszcze wymyślany. Szczerze powiedziawszy, wygląda to niezbyt ciekawie dla Many, który musi tutaj wyprodukować jak najwięcej jednostek. Trzy dodatkowe gateway'e są w produkcji. Mana posiada dosyć ciekawą liczbę minerałów. Ma jak na razie 14 zelotów, 4 stalkery oraz jednego Archona. Gdzie ten Archon się znajduje? Wygląda na to, że ma miejsce w tym momencie atak i szczerze powiedziawszy wygląda to dosyć interesująco, ale został rzucony bardzo interesujący, bardzo ciekawy EMP, ale spójrzcie, coraz mniej tych wszystkich jednostek, ale bardzo fajny stutter step ze strony Rasowego powoduje, że zeloty otrzymują porażające obrażenia, naprawdę ogromna ich ilość została zniszczona. Bardzo fajnie wygląda to tutaj, jeśli chodzi o Rasowego, jego medivaki za chwilę zostaną stracone i chyba po prostu podda się, jeśli chodzi o tą potyczkę. Ma tutaj coraz więcej jednostek i szczerze powiedziawszy mana pushuje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby mana pushował świeże jednostki Rasowego. Znajdują się na polu bitwy i nie będzie dane tutaj tym czterem stalkerom za bardzo czegokolwiek ugrać. Rasowy w międzyczasie także zdecydował się na kolejną ekspansję oraz na trzecie Orbital Command. To jest bardzo fajne, jeśli chodzi o tą mapę, ale ta saturacja jest troszeczkę zbyt duża na tą ekspansję. Jak to wygląda u Many? No u niego oczywiście próbówki są dużo mniejsze, ale także ta saturacja jest dosyć duża. 66 próbówek kontra 67 SI, więc przychodowo mniej więcej wygląda to tutaj tak samo, dopóki Teran oczywiście nie rzuci mułów, czy rzucił jakiekolwiek, jak na razie jest tutaj tylko jeden. Wow, naprawdę ogromnej ilości tych gateway'ów, ale wygląda na to, że mamy także drop ze strony Rasowego. Marudery plus 1, plus 2 wyskakują tutaj do tyłu w momencie, w którym tak ogromna ilość zelotów oraz templarów, to oraz trzy pierwsze templary znajdują się na polu bitwy, no to ten drop musi bardzo, bardzo szybko uciekać. Nie zostały zadane w zasadzie żadne obrażenia, no i Photon Cannon, bardzo fajna inicjatywa. Nie wiem czy pochwalam to, co w tym momencie robi Mana. Oczywiście kolejna ekspansja musi być zajęta, ale spójrzcie, jak mała ilość miejsca, jak ma odległość jest tutaj od w zasadzie naturala, de facto naturala Rasowego, a czwartej bazy Mausmany. Według mnie nie jest to zbyt dobry pomysł. Chciałbym raczej, żeby Mana zaekspował tutaj. Chociaż tutaj może być to poparte faktem, że Mana i tak będzie tutaj cisnął mniej więcej w tym kierunku, więc może będzie starał się także odwracać uwagę od tej ekspansji, po prostu stojąc tutaj ogromną ilością wojska. Rasowy nie chciałby tutaj atakować w środek tego wszystkiego i wygląda na to, że zostały rzucone dwa sztormy, ale straszliwie nieudane. I pytanie brzmi, czy Rasowy będzie starał się tutaj iść do przodu. Ile tych sztormów tutaj pozostało? Wygląda na to, że tylko jeden. Czy Mana anuluje ten Nexus? Właśnie w tym momencie został anulowany. I to jest to, co mówiłem. No niezbyt dobra lokalizacja na Nexus. Widzimy kolejny Command Center. Widzimy także tutaj ogromną liczbę baraków. Jest ich jak na razie 8. Bardzo dobre możliwości produkcyjne ze strony obu graczy. Ale został rzucony tutaj bardzo fajny sztorm, a także jeden feedback, który niszczy tutaj Ghosta. Te Ghosty posiadają ogromne ilości energii, 137, więc jeden feedback po prostu niszczy ich bardzo, ale to bardzo szybko i zaraz zobaczymy. Kolejny bardzo dobry sztorm. Tutaj zadaje ogromne obrażenia. I kolejny niesamowity sztorm. Musi tutaj posiłkować się Rasowy steampackiem, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ ogromne siły zelotów wpadają właśnie w jego armię i ona jest bardzo osłabiona po tych wszystkich sztormach. Spójrzcie, wszystko jest na żółto oraz na czerwono. Sztorm właśnie w tym momencie, przepraszam bardzo, steampack został w tym momencie zakończony i kolejny z nich bardzo, ale to bardzo boli. Wszystkie te jednostki, został wrzucony jeden MP, ale spójrzcie, jak te zeloty, pomimo tego, że są tutaj ogromne straty, jak przedzierają się przez to wszystko. Mamy tutaj ogromny, ogromny kontyngent tych zelotów, stalkerów oraz tego Archona, który zadaje kolejne obrażenia. On ma już 11 zabitych, jest tutaj ofensywny blink, nie wiem, czy to był akurat dobry pomysł. Jest sztorm, kolejny sztorm. I szczerze powiedziawszy Rasowy rozbija się tutaj o tą falę protoskiej nienawiści, o protoskich charge lotów, którzy tutaj naprawdę świetnie działają. Te charge loty chyba są +2, +2, dokładnie tak +3 za chwilę zostanie wymyślone i w tym momencie Rasowy będzie miał naprawdę ogromny problem. Command Center na pewno nie zostanie tutaj wymorfowany w ten Planetary Fortress, chociaż chwila moment może mieć to miejsce. Jest jeden sztorm, jest drugi, jest drugi oraz trzeci w tym momencie dopiero. Wow, naprawdę ogromne obrażenia zadawane są tutaj, tak jak mówiłem, ten Command Center
Reaper nawet chyba nie zdąży przelecieć do głównej bazy i spłonie tutaj śmiercią tragiczną. Tymczasem mamy tutaj kolejnego Archona. Mamy tutaj także cały czas Marino oraz Marudela wobec przewagi 141 kontra 88 oraz zelotów, które w tym momencie za chwilę zamienią się w plus zeloty plus 3, a będzie to miało miejsce dokładnie teraz. Te zeloty będą zadać ogromne obrażenia, tankując obrażenia Marinów oraz Marudelów. Rasowy poddaje partię GG i po tej świetnej grze, naprawdę bardzo fajnej tutaj tej agresji i doskonałym, można tutaj powiedzieć, doskonałym sztormom, tak powiedziałem to z błędem ortograficznym, Mausmana wygrywa tutaj pierwszą grę tego półfinału, który zagwarantuje mu miejsce w GoForce 2 Premium, w sierpniowym oczywiście finale. Bardzo, bardzo fajna gra. No cóż, jedyny błąd Many, który zauważyłem, to może troszeczkę nadgorliwość oraz ta ekspansja, która zupełnie mu tutaj nie pomogła. GG, best of 3, więc oczywiście za chwilę spotykamy się w grze numer 2.